Witam tu Andrzej z Witryna Świat ducha. Temat filmu Miłość serca do ludzi. Dzisiaj temat taki bardzo głęboki, można powiedzieć, podstawowy, taki fundamentalny. No i myślę, że też osiągalny. To nie jest tak, że, że jest to wyłącznie dla kogoś ale warto jakby zdawać sobie sprawę z pewnych aspektów tego i z, yy, tego czym to jest ta ta miłość serca. Yy, dlaczego o tym mówię? Dlatego że to jest coś bardzo podstawowego. To jest jakby taka afirmacja życia. To jest potwierdzenie naszej natury, że ja jestem życiem i Dostrzegam w innym człowieku też to życie. I ta miłość to jest tak naprawdę, można powiedzieć, taka czysta energia życia. A kochanie to jest przekazywanie, jakby zrozumienia, że ta druga osoba jest też. Osobą żyjącą, że tam jest życie i jak, jakby to można powiedzieć: Moje życie wita Twoje życie, o coś takiego. Chodzi o to, że to jest z centrum serca duchowego, który jest w środku klatki piersiowej. I wtedy. Otwiera się to centrum i leci energia miłości do kogoś z centrum klatki piersiowej. No to centrum oczywiście wiecie, tutaj na kanale bardzo dużo mówimy o zranieniach, o traumach, o trudnych przeżyciach. To centrum może być yy, często zablokowane zablokowane urazami, że człowiek może mieć złe doświadczenia i wtedy jakby narzucamy blokady na, na miłość, na, na energię życia, narzucamy blokady. Niestety tak to jest, że te przykre doświadczenia mogą nas naszą duszę przekonywać o tym, że nie warto lubić, nie warto kochać ludzi, nie warto być z nimi. Blisko nie warto być, bo na przykład podusza tutaj bardzo często właśnie w sobie nie tyle chowa urazy, jakby to niektórzy mówili. Nie tyle pielęgnuje urazy. Jeżeli to tak od kogoś słyszycie, to ja Wam powiem tak, to jest ktoś, kto Was chce oskarżyć, że pielęgnuje, ktoś pielęgnuje urazę. To tak jakby, jakby to było yy, takie bardzo wy, wyrozumiane, ale najczęściej urazy i traumy powodują ogromny ból. Ogromny ból, i to. Że ktoś jest w tym bólu, to, to w pewnym momencie może nawet nie kontrolować siebie, nie kontrolować tych działań, tych yy, zachowań, jeżeli, jeżeli jest w traumie, jeżeli jest w bólu. To tak, jak, jak zranione zwierzę. Nie, nie będzie patrzeć się, czy, czy ktoś chce dla niego dobrze, czy źle. Po prostu będzie zęby pokazywać każdemu. Prawda? Także i to, i to zranione zwierzę nie chęci niechęci do, do innych. Po prostu to są takie mechanizmy. Także nie należy oskarżać siebie o to, że My kogoś nie lubimy. No jeżeli, mamy, jeżeli mamy zranienie, jeżeli mamy traumę, to tam są po prostu mechanizmy, automatyzmy takie. To z automatu się dzieje. I dlatego bardzo często trudno jest dojść do tej miłości z serca, i dlatego też najpierw warto właśnie poczyścić, Traumy, poczyścić zranienia, urazy, z tym popracować, i wtedy powoli się to roztapia, roztapia się, roz, rozpływa, i powoli się dostajemy do tego źródła miłości w środku naszej klatki piersiowej. Tak to wygląda z punktu widzenia, właśnie straumatyzowanego kogoś że to może nie być tak łatwe może to nie być tak łatwe i jeżeli macie w swojej historii właśnie takie pokłady traumatyczne pokłady tych przykrych doświadczeń też nie należy się jakby nasilać napinać wymagać od siebie że no to ja będę tutaj kochać wszystkich tu coś tam coś tam tak to jest raz, że nie ma co się przesilać, jeżeli dusza jest zraniona, jak to zranione zwierzę, a druga rzecz, że może być tak, że próbujecie, na przykład z intelektu kogoś kochać, no z takiego jakby to powiedzieć, obowiązku, no bo mówi się nam, że to się kogoś kocha, ale to bardzo często ludzie, nawet ci, którzy wskazują na tą miłość, nie są w stanie ogarnąć, o co chodzi. Bardzo często y, miłość, na którą wskazują, wcale nie jest miłością, a tylko y, lubieniem, a tylko akceptacją, a właściwie aprobatą dla ludzi innych, którzy na przykład są y, w, w dobrej sytuacji. A no, i w tej, jeżeli są, jak to się mówi, dobrych ludzi łatwo kochać, tak? To nie jest prawda. To nie o to chodzi, że się ich kocha, tylko się ich aprobuje. Dobrych ludzi łatwo aprobować, zaaprobować ich postawy, ich los, ich przekonania, że są. To dobre przekonania, że są to moralne przekonania, że ci ludzie są na przykład bogaci, że są yy, przyjaźni, no to tych ludzi się łatwo aprobuje intelektualnie, ale to nie jest miłość, to nie o to chodzi. Aprobata nie jest niczym złym, ale to nie jest miłość. Trzeba pamiętać o tym, trzeba sobie to rozróżnić. I dzisiaj właśnie będę mówić o tej miłości z serca. Która jest sprawą duchową, którą jest nawet to nie jest energia. Nawet to nie jest energia, bo w pewnych kręgach ezoterycznych próbuje się przesyłać na przykład energię i mówić, że to jest miłość, no przesyłam ci energię miłości. To może być fajnie, że to jest przesył energii. Czy to jest dobre, czy to jest złe, ja tutaj nie będę o tym dewagował, ale to nie musi być, nie musi być miłość z serca. Tylko może być to przesył energii. Tak? Tam... Pewne, pewne osoby nawet badały to na ustawieniach hellingerowskich, czy, czy, czy to jest dobre, jak się z tym czujemy. No i wyszło, że tak niespecjalnie się czują. Albo mniej niż specjalnie. Tak. Ale dzisiaj temat, miłość serca. Czyli tak. Miłość nie z powodu odpowiednich myśli ludzkich, że kochamy kogoś, nie z powodu tego, że. Że mają odpowiednie myśli. Nie z powodu tego, że mają odpowiednie czyny, że mają odpowiednie posiadłości i tak dalej. To jest drugi punkcik. Trzeci punkcik. Miłość serca nie jest nagrodą za coś. To też jest ważne, żeby zobaczyć, dlaczego to tak jest. Czwarty punkcik. Miłość serca nie jest za dobre zachowanie, na przykład. Piąty punkcik. Miłość serca nie jest za to, że się z kim zgadzamy. To już troszeczkę na, na począłem tego tematu. Kolejny punkcik. Łączymy się ze źródłem życia, ducha, otwieramy bramę serca. Tutaj też jest ciekawa sprawa, jak to się robi. No, miłość serca dla narcyza na przykład. To tu już tutaj na, na samym końcu, chyba prawie, że będę mówić. Hmm. No, i takie jeszcze ostatki później. Zaczynam w takim razie. Nie z powodu odpowiednich myśli ludzi, czyli miłość serca, to nie o to chodzi, że ja e, otwieram moje serce i mam intencję ogarnąć jakiś ludzi miłością z tego powodu, że mają oni odpowiednie myśli. Mogą mieć różne myśli. Nie, niektórych ludzi myśli mogą mi się podobać, a innych ludzi myśli się mi mniej podobają. Ale to nie o to chodzi, bo to w tym momencie jestem przesunięty do głowy, do intelektu. I to jest raczej lubienie z powodu tego, co. Oni mają, jakie mają postawy, jakie mają przekonania ci ludzie. Niektórych bardziej lubię, niektórych mniej, ale to nie o to chodzi. Miłość nie jest to coś, co rozróżnia. Tutaj jest ważne, że to nie jest rozróżnianie. To jest jakby otwieranie się na wszystkich. Na wszystkich. Znaczy wiecie, to nie musimy się spinać. Jeżeli nie, nie, nie mamy możliwości. Jeżeli mamy dużo urazy, dużo traum, to nie musimy tego na, na siłę robić. Ale to chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest zgodne, nie, nie chodzi o myślenie. Łatwiej oczywiście wobec ludzi poprawnych mieć dobrą postawę, ale dobra postawa to nie, niekoniecznie musi równać się otworzenie serca naszego. Trudniej wo, wobec ludzi bardziej obciążonych. Tutaj możemy mieć takie błędne wyobrażenie, że miłość wobec człowieka obciążonego równa się otwarcie na jego obciążenia. Nie. To nie o to chodzi. Otworzenie się na jego obciążenie jest to działalność energetyczna. To jest na poziomie duszy. A ja mówię tu o miłości na poziomie ducha, którym tam nie ma energii. Tam jest decyzja, tam jest intencja. Objęcie kogoś miłością jest. Intencjonalne, nie jest energetyczne, nie jest relacyjne, nawet jeżeli ja otwieram na kogoś miłość z mojego serca, to ja nie muszę z nim mieć relacji. To nie o to chodzi, bo bardzo często właśnie ludzie mają taką zredukowaną Formę zrozumienia miłości, że, no, jak kogoś kochasz, no to otwórz się na niego. I później Dawaj tamten przychodzi do człowieka i kołki na głowie, ciosze i w ogóle los. Tego, który się otworzył, degraduje, no bo ciemni wchodzą, no bo ten się otworzył, tak, i sobie wyobraża, no ja tak kocham tamtego, więc się otwieram na niego. Nie, 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 to nie jest miłość serca. Także tutaj nie należy oczekiwać. Od ludzi, że się zmienią, ale też nie należy ograniczać siebie, że będziemy się na przykład otwierać z tą miłością w sercu na tych ludzi, których lubimy, a tych ludzi, których nie lubimy, no to już coś. To otwarcie na miłość serca bardziej dotyczy nas samych, że my to tym promieniujemy. Tak samo jak słońce. No, my przyjmujemy promienie słoneczne, ale słońce nie dlatego grzeje na nas, że my się na niego otwieramy, tylko dlatego, że słońce no, grzeje promieniami słonecznymi. Tak samo i z tym miłością z serca. To jest ba bardziej dotyczy nas samych. Kolejny punkt. Miłość serca do ludzi nie z powodu odpowiednich ich czynów, czy też posiadłości, czy te dolne czakry, Poprze, poprzednio były te wyższe czakry y, brane pod uwagę, ale tutaj są brane z powodu odpowiednich czynów, posiadłości. Oczywiście, wiecie, no, bardziej możemy lubić ludzi, którzy y, dobrze czynią. Którzy są moralni wobec innych ludzi, którzy są przyjaźni wobec innych ludzi, którzy mają więcej posiadłości, no bo z, z, z tymi posiadłościami od razu się łączy y, łatwiejsze życie, no a właściwie no każdy chciałby mieć trochę komfortu w tym życiu, trochę łatwiejsze to życie chcieliby mieć, prawda? Ludzie no i naturalnym biegiem rzeczy. Jakoś się zbliżamy do tych ludzi, którzy, którzy są mniej obciążeni, prawda? To nie jest nic złego. To jest, jest to zdrowe zachowanie i fajnie. I, I to tak ma być. Natomiast to nie chodzi tutaj o miłość serca, chociaż łatwiej jest, oczywiście, wobec tych. Ludzi, którzy odpowiednie działania podejmują, poprawne, którzy są dla innych przyjaźni, no to łatwiej jest, zdecydowanie łatwiej otwierać się z miłością z serca na nich. Natomiast to nie musi być jakby wyznacznik, bo to co, co mówię o tym łączeniu się z kimś, kto ma poprawne zachowania, kto dobrze się odnosi do innych, kto jest moralny, to jest na, na poziomie duszy, na poziomie relacji. I fajnie jest mieć, mieć relacje z przyjaznymi ludźmi, mieć przyjaciół, mieć ludzi, którzy nas zrozumieją, którzy. Którzy nie są na tyle biedni, że będą po prostu się zastanawiać nad, nad tym, że o tutaj wiesz, a tutaj ja nie wiem, czy ja mogę z Tobą być, bo ja nie wiem, czy ja jestem na odpowiednim poziomie finansowym, prawda? No, tru trochę trudno z takimi przebywać, bo, bo są tam na przykład wstyd jest, prawda? U takiego człowieka, no i, i, i tru, trochę trudno jest, czy, czy, czy że ktoś jest y, bardzo chory, to z kolei y, w ogóle ma trudności z relacją. No to jest, to jest zrozumiałe, ale to nie na tym polega miłość serca. Miłość serca, tak jak Wam mówię, bardziej jest związana z naszym duchem, z naszą intencją. Jak my postrzegamy świat, jak, jakie mamy intencje wobec ludzi, jak, jak, jak się wewnętrznie chcemy nastawić na ludzi. Bo możemy wewnętrznie być yy, straumatyzowani, my, możemy mieć urazy i możemy powiedzieć sobie: Ludzie są źli. Ludzie są nieprzyjaźni. Nie to dusza, na przykład, taka zraniona dusza be, będzie tak jak zranione zwierzę, y, pokazywać kły, y, tym ludziom, tak? Ale jak, 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 jak się poczyści, jak, jak ta dusza powolutku zaleczy rany to będzie łatwiej. Łatwiej będzie zarówno Mieć relacje z, z ludźmi, nawet tymi trudnymi, ale też i łatwiej będzie otwierać właśnie serce z intencją kochania, czyli wysy, wysyłania tej miłości, życia. To nie jest energia, to jest samo życie. Na poziomie ducha nie ma energii. Na poziomie ducha jest życie. Można powiedzieć, że to Duch Święty, tak? Tak, to by to można. Powiedzieć w ten sposób. Tomanis Friedman też mówi: Tutaj warto przytoczyć, że kto źle czyni, to ten zły czyn jest po jego stronie. Czyli jeżeli mamy do czynienia z osobą, która robi jakieś przekręty, która krzywdzi, która co cokolwiek działa jakoś tak negatywnie, to nie musimy powstrzymywać się przed kochaniem tej osoby, przed dobrym stosunkiem, dobrą postawą wobec tej osoby, ponieważ możemy wziąć to w ten sposób, że Jego czyny są Jego sprawą, a nie naszą. Jeżeli ktoś robi jakąś, jakiś zły uczynek, to spróbujmy zobaczyć, że to, czy to my zdecydowaliśmy o tym, że on tak się zachowuje. Czy też on, czy tam jego obciążenia, czy tam jakieś podłączenia, ciemni, krokodyle, wejścia, cokolwiek. Czy to on pozwala na to tym tym swoim obciążeniem, bo być może, że my nie mamy wiele wspólnego z tym, my możemy po prostu obserwować to i warto właśnie tylko obserwować. Obserwujemy i okej, okay, no ten typ tak ma, niech będzie. Także trudniej jest wobec działających źle, nie moralnie krzywdzących biednych ludzi być dobrze nastawionymi, ale w pewnym momencie jak wejdziemy już na poziom ducha, to na poziomie ducha to nie robi kłopotu. To nie robi różnicy, bo my otwierając się na ducha i na miłość w sercu już nie Będziemy warunkować, nie, nie będziemy dawać warunków na to, że otwieramy miłość serca i obejmujemy tych ludzi, że przekazujemy tą miłość serca dla tych ludzi, bo to, że oni coś robią złego, że czy, czy im jest źle, to na to nie mamy wpływu. Albo przynajmniej nie mamy aż tak dużego wpływu, i dodatkowo nie musimy mieć. To nie o to chodzi w, 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 w przekazywaniu miłości z serca dla tych ludzi. Kolejny punkt. Miłość z serca nie jest nagrodą za czyjeś na przykład dobre zachowanie. To, że my się otwieramy z miłością z serca dla, dla kogoś, to jest jakby powiedzieć naszą cnotą, naszym wyborem. To jest na, naszą, naszą decyzją. Mo, możemy zamknąć się i bardzo często wiele ludzi jest zamkniętych na, na innych, właśnie yy, w, w sercu. Ma serce zamknięte, miłość. Nie płynie miłość, nie obejmuje tych ludzi na zewnątrz? To oczywiście może być uwarunkowane, tak jak mówiłem, traumami, yy, trudnymi przeżyciami, pamięcią, o ten mi zrobił ta, to, tamten mi zrobił tamto, ale to jest ciągle przebywanie na poziomie duszy. Dusza pamięta, dusza. Rozważa dusza się zastanawia, tam intelekt działa, i tak dalej. Miłość serca jest na poziomie ducha. I tutaj nie ma kwestii, że my yy, rozważamy, czy ten ktoś jest warty kochania z, z serca. Może, może ktoś nie jest warty lubienia, nie jest warty aprobaty. Jego czyny mogą nie być warte aprobaty. Jego postawy mogą być jakieś negatywne, i... ale to jest Jego. Ma... Natomiast miłość serca rozpoznaje, że tamta osoba jest osobą żyjącą. I to życie, które jest w moim sercu. Jakby może powiedzieć, pozdrawiam życie, które jest w tobie. To tak jak to, to pozdrowienie na mastę, bodajże hinduskie jest, że, że mój duch pozdrawia twojego ducha, coś takiego. nie? To jest, to jest moja decyzja, mój wybór. Nie, nie żadna nagroda albo... Karą też nie, mus, nie muszę robić kar. Nie muszę yy, karać kogoś, że ja powstrzymam wobec niego miłość serca, bo to, to jest jego sprawa, czy, czy, czy on będzie działał poprawnie, czy niepoprawnie. Można powiedzieć, że jeżeli ja powstrzymam miłość serca, yy, akceptację dla kogoś, to ten ktoś może wręcz wejść w jeszcze większe kłopoty dla siebie. No Ale to jakby też nie jest moje, tak? To jest jego, jego, jego strona. Jak to Jerry Wise mówi, jego strona kortu tenisowego. My tutaj jakby też bardzo mocno idziemy w kierunku asertywności. Także miłość serca jest wyborem, naszym wyborem, i jest to bardzo często odłączenie od intelektu, odłączenie od nie tylko od oskarżania kogoś za coś, ale też i od oceniania. Znaczy, oczywiście będziemy w intelekcie oceniać, i w porządku, no OK, będziemy widzieć, o ten człowiek to te. To jest tak obciążony, a tamten jest tak obciążony, a ten jest mniej obciążony, tak. Natomiast miłość serca nie musi w cał, wcale brać pod uwagę tych efektów oceny. To nie o to chodzi, żebyśmy tutaj y, mieszali ducha z duszą. Na poziomie duszy możemy i intelektu ocenić, czy, czy warto się z kimś zadawać. Czy warto z nim rozmawiać. I nadal możemy być racjonalni, nadal możemy być sprawni intelektualnie, myślowo. To nic nam nie blokuje. Możemy nadal być asertywni, nadal możemy trzymać własne granice, nikomu nie musimy pozwalać przekraczać naszych granic, a jednocześnie możemy. Na poziomie ducha otwierać serce duchowe dla tego człowieka z miłością z tego serca duchowego. Także to miłość serca nie jest za dobre zachowanie. Nie musimy się z kimś łączyć. Nie musimy komuś mówić o tym, że o, w tym momencie, wiesz, otworzyłem się z serca na miłość do Ciebie i je, 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 pozwalam mojej miłości z mojego serca, żeby wyszła w Twoim kierunku. Nie musimy tego mówić w, w ogóle. To jest, jeżeli to czujemy, jeżeli mamy taką intencję, postawę wewnętrzną, to jest nasze. Nie musimy, wie, wiecie, możemy chodzić sobie po ulicy czy, czy do sklepu pójść i możemy to mieć, ale nie musimy tego nikomu mówić. Nie, nie musimy na poziomie osobowości deklarować niczego. Kolejna sprawa. Miłość serca nie jest za to, że się z kimś zgadzamy. Bo możemy się nie zgadzać z kimś. I w porządku, możemy się nie zgadzać i ktoś nas może denerwować, zburzać, może, może robić ktoś jakieś rzeczy, które mogą wręcz powodować niepokój, zagrożenie, ale to nie musi zmieniać naszej postawy serca duchowego. To są dwie różne rzeczy. Kiedy odróżniamy poziomy ciała, gdzie możemy czuć zagrożenie, poziomu duszy, gdzie możemy czuć niechęć, oceny jakieś negatywne, ale z poziomu ducha możemy nadal być neutralni wobec tego kogoś. I ta neutralność wystarczy. Żeby otworzyć się z serca duchowego na, tym, na tego kogoś, i przekazywać mu miłość, otwierać się z miłością na niego. W tym sercu duchowym na środku klatki piersiowej możecie mieć pewne dosyć fajne, delikatne, takie subtelne odczucia, że tam się coś otwiera. Może Wam się, jak to mówią, klatka piersiowa otwierać, może jeżeli, jeżeli jest zapadnięta, to może się e, prostować, może się naenergetyzować. I łączymy się wtedy ze źródłem życia czyli sami się też otwieramy na źródło życia. Otwieramy bramę serca. I to. Co ciekawe, nie, nie jest to bioenergoterapia, to nie jest działanie z energiami, bo yy, bardzo często bioenergoterapeuci jednak się wysilają. Robią coś i pracują, jak to się mówi. No, pracują, no bo. Jest praca do wykonania, jest to, to nie jest yy, czasami coś prostego, trzeba, trzeba coś tam podziałać. Tak? Natomiast tutaj to nie jest praca, to nie jest kwestia wysiłku, tylko kwestia postawy, kwestia od, od, odpowiedniego ustawienia się wewnętrznego. To jest połączenie ze źródłem życia z duchem, można powiedzieć, duchem bożym w nas, który tam gdzieś jest. Otwieramy bramę serca. Nie musimy się wysilać, bo w każdym człowieku jest życie. To jest jakby takie potwierdzenie życia, danie, danie życiu wypłynąć z nas. Zresztą. Można powiedzieć, w Nowym Testamencie jest ileś cytatów na, na to. O, na przykład taki cytat. Wnętrza was wypłyną strumienie wody żywej. To jest właśnie o miłości z serca. Woda żywa to jest właśnie miłość. Żywa, no to znaczy, że jest to życie. Życie, tak? A a skąd wypływa woda? No z, skąd wypływa strumień? Z, ze źródła można powiedzieć, tak? Nie wiem, czy byliście kiedyś w Tatrach. Tam jest. Nie wiem, czy ja dobrze mówię: Dolina Olczyska, i tam jest wywieżysko takie, takie miejsce, w którym strumień wypływa dosyć silnym nurtem z jednego miejsca, spod kamieni. Że to nie jest tak, że się powoli tworzy, tylko od razu coś. Czyli to jest takie źródło, źródło wypłynięcia. I tutaj to samo jest w naszym sercu duchowym, na środku klatki piersiowej. Że to jest takie jakby w specjalne miejsce w naszym ciele, w którym mamy dostęp do życia, do życia, i jak się otwieramy na innych, to potwierdzamy, że we mnie jest życie i jakby łączę się z życiem ko kogoś, czyimś życiem na tej samej poziomie, ale też i obejmuje całą, całą osobę. Czyjąś, ko kogoś, tak? No nie musimy się jakby specjalnie wysi wysilać, bo jeżeli się otwieramy, to się, to się samo dzieje. Często Ważne jest, yy, ważna jest intencja, ważna jest własna postawa wewnętrzna i to tyle. Co dalej? Miłość serca dla narcyza. To jest ciekawe, nie? Bo tak się mówi, o, tutaj. Jesteśmy zranieni. Tutaj Narcys nas tak poszukiwał, tutaj Narcys jest taki nieżyczliwy, taki dziecinny, taki oszukujący, to wszystko jest na poziomie duszy. Wszystko jest na poziomie duszy. Narcys jest mocno zraniony, mocno. Po, 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 dziabany po prostu w obszarze duszy. Tam jest, tak jak wiele razy mówiłem, Współpraca z ciemnymi siłami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ten narcyz cały czas jest istotą żyjącą. Dodatkowo ciemne siły też nadal żyją. Taki amerykański egzorcysta Chadri Berger w jednym z wywiadów, jak to mówi, Mówi się, puścił farbę i tam z, tego, z, tego, z tej rozmowy wynikało, że tam rozmawiali o diable i yy, mówi tak, no ale do tego diabła trzeba się odnosić z szacunkiem. No ale dlaczego? Pyta się py, ten, ten prowadzący wywiad. A egzorcysta odpowiada, ponieważ... Diabeł ma naturę boską. I duże oczy się wszystkim zrobiły. Jak to diabeł ma naturę boską? Jak to możliwe? No bardzo prosto. Jest to diabeł, czyli anioł upadający na łuku wstępującym. ale skąd on się bierze? Skąd on życie bierze? No, od Boga życie bierze. Czyli ma w sobie w głębie, która jest związana z Bogiem, bo, bo żyje. Gorzej lepiej, czy ochydnie, czy, ohydnie, czy, czy y, takie takiej istoty, no można powiedzieć, oceniamy negatywnie, ale nadal, nadal tam jest coś co? Pochodzi od Boga. Ja nie, nie, nie chcę Was tutaj skłaniać, żebyście nagle zaczęli kochać diabła, bo to, 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 to nie o to chodzi. To nadal mamy trzeźwo i, i, i przytomnie oceniać te istoty i tych ludzi, którzy nas krzywdzą, i nie dawać się. Nie dawać się, nie nie być ofiarami. To, to, to nie jest, to, to dzisiejszy temat nie jest po to, żebyśmy nagle stali się ekstra rzeźnymi zwierzętami dla ciemnych sił. Wręcz odwrotnie. Mamy jasno i świadomie Zobaczyć, z kim mamy do czynienia i, i, i chronić siebie, żebyśmy nie, nie zostali kolejny raz oszukani, żebyśmy nie, nie zostali sprofanowani, żebyśmy nie zostali straumatyzowani, żebyśmy w dobrym zdrowiu się uchowali, żebyśmy uwolnili się od, od zranień, od traum, żebyśmy Odzyskali dobre samopoczucie, radość, szczęśliwość. To, na, to nas warto, żebyśmy to mieli, tak? A to, że tam, że tam narcyz sobie paktuje z diabłem, to jest jego sprawa. Jego sprawa. I tutaj jest trochę trudno dla niektórych ludzi, no bo jeżeli mają urazę właśnie na, na, na tym punkcie. Że, że tam osoba narcystyczna zrobiła im kłopot, to ich dusza będzie to pamiętać i są urazy. Ale to są rzeczy do oczyszczenia. Do, jakby to powiedzieć, nie do zapomnienia, ale do oczyszczenia. Jeżeli jest trauma, to medycyna germańska mówi, że pojawia się. Natrętna myśl i wspomnienia, które są, a, które skłaniają nas do powrotu przeżywaniem do tamtego momentu, do dam dawnej sytuacji. Są myśli natrętne, które nas bardzo prosto prowadzą do tych. Dawnych sytuacji. I to jest właśnie bardzo zdrowa reakcja organizmu, która, jeżeli dobrze jest, jeżeli skorzystamy z tego, co, co nam daje organizm, to dosyć łatwo jest oczyścić za pomocą świadomości, za pomocą świadomego przeżywania tego momentu traumatycznego, zazwyczaj kilka razy potrzeba można to oczyścić i świadomością po prostu wystarczy tam być i to się przetransformuje duch to za pomocą świadomości transformuje i oczyszcza i zamiast dramatycznej dramatycznego przeżycia jest tylko takie no, wspomnienie po prostu, no tak, no było coś takiego. Pamiętać, pamiętam, ale ani mnie to grzeje, ani mnie to ziemi. I to jest właśnie objaw zdrowia psychicznego: że nie zapomnieliśmy tego, nie wyparliśmy tego, pamiętamy, ale nas to w ogóle już jakby prawie, że nie obchodzi. To jest bardzo dobre, bardzo korzystne. Także w relacji z narcyzem mamy mieć podobnie. No po prostu, no, okej, okay, no ten człowiek jest obciążony, okej. Okay. Trzeba wiedzieć, oczywiście, jak postępować z narcyzem, trzeba się nauczyć. Trzeba, trzeba mieć po prostu odpowiednią postawę: nie dać sobie wejść na głowę, nie dać się sprowokować, nie dać y, ciemnym, który. Zachwycić swojej duszy, no bo oczywiście ciemni będą chcieli zachwycić swoją duszę, naszą duszę, będą chcieli zrobić love bombing i tak dalej. Dusza będzie stwierdzała, że to jest coś wspaniałego, fantastycznego. No, trzeba też umieć zapanować nad własną duszą, prawda. Nie, nie, dać, nie dać się zrobić temu, żeby nas, żeby nas przerobił narcyz na, na swoją ofiarę. Także tutaj trzeba, trzeba być na tyle silnym. Trzeba, tak jak kiedyś był ładne, ładny taki tytuł książki o asertywności. Łagodnie, stanowczo i bez lęku. Łagodnie, czyli nie mamy tutaj się burzyć wobec Narcyza. Stanowczo, to znaczy wie, wiemy, stanowimy swoje swoją postawę, jesteśmy ustanowieni, stoimy silnie we własnej postawie i bez lęku też. Jeżeli, jeżeli wiemy, o co chodzi, nie musimy się w ogóle bać. Bo, na przykład, nie musimy, nie musimy w ogóle być agresywni wobec osób narcystycznych czy jakichś zaburzonych. Nie musimy, to nie jest potrzebne. I wtedy odchodzi lęk, bo, bo jeżeli, jeżeli go nie prowokujemy, nie, nie wzburzamy go, no to po co, po co lęk? Tak? Po co jakiekolwiek umiejętności sztuk walki, jakichkolwiek? Nie ma potrzeby. No, ale do tego trzeba się troszkę przygotować. Ale to jest możliwe, jak najbardziej. Cóż jeszcze z tym miłością sercu? No, miłość sercu skupienie na sercu duchowym. Czyli to ma być intencja, nie zaś manipulacja energetyczna. Nie mówimy tu też o pragnieniach seksualnych, bo pragnienia seksualne są zrozumiałe i, i w pewnym momencie oczywiście naturalne i występujące, czasami bardzo silnie i tak dalej, ale to nie o to chodzi. To pragnienia seksualne są jakby bardziej związane z ciałem jeszcze, czyli zupełnie w drugą stronę, a my mówimy dzisiaj o duchu. Tak. U młodych dusz to otwarcie serca duchowego przychodzi bardzo często naturalnie. I te osoby mające młode dusze potrafią dosyć łatwo właśnie się otw otwierać na innych ludzi z, z takim. Yy, z taką życzliwością, z taką prostotą, ale wtedy u młodych dusz też jest mniej świadomości. I takie osoby mogą być dosyć łatwo przejęte jako ofiara, że, że może ktoś je nadużyć. Jeżeli ta osoba. Która jest młodą duszą, nie będzie siebie chronić, no może, może stać się ofiarą. Paradoksalnie, przy starych duszach może być dosyć podobnie. Że to już nie jest poziom taki rozsądku, który mają dusze o średnim wieku, czyli te. No tam gdzieś na przykład w wieku 5,5, 6, 7, no to są takie już racjonalnie myślące. Stare dusze mogą też mocno idealizować ludzi, mogą mieć, mieć fantazje. i tutaj też mogą mieć kłopoty, że naiwnie komuś pozwalać się wykorzystywać. Przychodzi narcyz i je bierze po prostu z, z marszu. Że to, że to jemu się należy, a starodusza no, mówi, no tak, jak on tak, tak się należy, no to, no to, to, to trzeba mu dać. Tak? No nie bardzo. To trzeba pamiętać, że, że tutaj w obszarze dusz też różne rzeczy się dzieją i nie należy być naiwnymi. No, i na koniec warto wspomnieć o tym, co, co dajesz, to też i przychodzi. Że jeżeli my się otwieramy z sercem duchowym na innych ludzi, z miłością, to też tworzymy sobie jakąś bardzo ładną aurę wokół siebie, bo to nas otacza. Na, 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 zaczynamy wibrować tym, zaczynamy. Rozsiewać to, te wibracje wokoło siebie, to nie są nawet energie, bo to jest bardziej subtelne. To nadal jest jednak nasza taka aura duchowa. Robi się aura duchowa i w tym momencie, jakby wszechświat też zaczyna nas rozpoznawać jako źródło miłości duchowej. I ludzie na przykład będą się do nas y, o wiele lepiej odnosić, niż jakbyśmy mieli postawę, że nie lubimy ludzi. To jest zupełnie zrozumiałe, prawda? Bo wiele, jakby to można powiedzieć, no tam, y, y, można wspomnieć pana Mieczysława Bielaka, który mówi, że świat jest lustrem, tak? No, tak w cudzysłowie, tak? Po prostu świat trochę bezrefleksyjnie oddaje to, co dostaje od nas. I kiedy my dajemy miłość serca, no to świat też nas będzie, jakby to powiedzieć, można pielęgnować. No i ten. Te tego Wam właściwie mogę życzyć. I to jest bardzo miłe, myślę, mi miłe życzenie. No, także pozdrawiam na razie.